Witam Państwa w dzisiejszym magazynie Polskie Sprawy. Rozmawiamy z panem Pawłem Skuteckim, osobą z ramienia Konfederacji. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panie pośle, startuje Pan z list Konfederacji w Warszawie z pozycji numer 3. Czy jedynym powodem startu z list Konfederacji była rezygnacja w Kukiz 15 z samodzielnego startu w wyborach, czy też były inne powody? Ja nie mogłem się pogodzić z tym, że miałbym startować z list ugrupowania, które jest dla mnie symbolem wszystkiego, co najgorsze w polskiej polityce od kilkudziesięciu lat. To było wykluczone. A Konfederacja jest rzeczywiście ugrupowaniem, które najbardziej reprezentuje te wartości, z jakimi szliśmy do Sejmu w 2015 roku. Czyli to obywatelskość, przede wszystkim wolność, suwerenność. To jest rzecz elementarna. I kolejne pytanie. Na Pana stronie internetowej skutecki.pl skupia się Pan na ochronie zdrowia. Czy mógłby Pan o tym programie opowiedzieć naszym widzom? Chodzi mi tutaj też o uwzględnienie sposobów wprowadzenia w życie i jego kosztach. No to jest długi temat, dlatego że ja przez całą kadencję zajmowałem się prawie wyłącznie ochroną zdrowia i głównie w kontekście dzieci. I to, jak jest zbudowany ten system dzisiaj, jak jest przerośnięty biurokracją, konfliktem interesów i taką ogólną niemożnością, to jest coś przerażającego. I to, co mam na swojej stronie, to jest mój autorski pomysł. Ja cały czas próbuję przekonać do tego pomysłu resztę kolegów z Konfederacji. Pewnie się uda. On nie jest ultra wolnościowy. Tu nie chodzi o jakieś błyskawiczne prywatyzowanie wszystkiego i czekanie, że z dnia na dzień coś się zmieni, bo tak nie będzie. Ten plan musi potrwać, realizacja tego planu musi potrwać co najmniej 15 lat. Mniej więcej tyle trwa wykształcenie lekarza, a główną bolączką polskiej ochrony zdrowia jest brak lekarzy, po prostu. Mamy ich za mało, a nawet tych, których mamy, dość bezmyślnie wypuszczamy z Polski po tym, jak polski podatnik zapłacił bardzo grube pieniądze, żeby ich wykształcić. Jednym z moich pomysłów jest kredyt specjalizacyjny. Tak jak ktoś kończy prawo na przykład, to jest zgodnie z konstytucją, studia są bezpłatne. Prawnik kończy studia i żeby zostać adwokatem, sędzią, radcą prawnym, notariuszem, musi za swoje pieniądze zrobić aplikację. To samo chciałbym, żeby było w ochronie zdrowia, jeśli chodzi o lekarzy. Oczywiście państwo może dać na ten cel bardzo nisko oprocentowany kredyt, może go umorzyć po spłacie jakiejś części, ale jeżeli jest lekarz, który za moje pieniądze, za pieniądze mojej mamy i państwa rodziców wykształcił się na specjalistę, załóżmy neurologa, i miesiąc po odebraniu dyplomu wyjeżdża z Polski, to jest coś nie halo. Mógłbym o tym gadać i gadać, także wolałbym tak w pigułce. Chodzi o to, żeby więcej do powiedzenia mieli pacjenci, a nie lekarze, koncerny i urzędnicy. Tylko tyle. Oczywiście tak, bo ochrona zdrowia to jest temat rzeka. Jednakże mam jeszcze parę pytań a propos zagadnień dotyczących zdrowia. Czy fundusz na odszkodowanie za odczyny poszczepienne będzie tworzony z naszych podatków, czy może z funduszu zdrowia? A może taki fundusz tworzyć będą producenci szczepionek? Tu jest dość poważny spór, bo nie ma sporu co do tego, że taki fundusz na odszkodowania po powikłaniach poszczepiennych musi powstać, bo to jest wymóg światowy. No wszędzie na świecie, gdzie jest obowiązek, taki fundusz jest. Polska jest wyjątkiem. Problem jest inny. Etycznie rozumiem taką sytuację, że na ten fundusz powinny się zrzucać koncerny produkujące produkty, które w jakimś procencie szkodzą, bo to jest statystyka, to jest oczywiste. Natomiast szczepionki to nie jest taki produkt jak inne, bo to jest jedyna procedura medyczna w Polsce, która jest obowiązkowa. I ten obowiązek narzucają nie koncerny, a państwo. Więc to państwo, moim zdaniem, powinno wziąć odpowiedzialność. Dużym plusem w ogóle powstania funduszu odszkodowań byłoby to, że wreszcie byśmy poznali skalę tego zjawiska. Bo rejestr, gdzie powinny być zanotowane wszystkie niepożądane odczyny poszczepienne, wszystkie powikłania, w Polsce nie działa w ogóle. To jest kompletna fikcja.
wszędzie na świecie się mówi, że około 10% NOP-ów jest zgłaszanych gdziekolwiek, ale w Polsce to będzie może promil. I to musimy zmienić, bo jeżeli tego nie zmienimy, no to nic się nie zmieni. I ostatnie pytanie. Czy przewiduje Pan audyt procedur medycznych i zreformowanie ich w taki sposób, aby ostateczne decyzje w kwestii leczenia podejmował lekarz ze swoim pacjentem, a nie urzędnik ministerstwa? Ten system trzeba zmienić całkowicie. Dzisiaj mamy sytuację taką, że w teorii decyzję o sposobie leczenia, o wyborze metody, wyborze leku i tak dalej podejmuje pacjent. Po konsultacji z lekarzem. Oczywiście zazwyczaj jest tak, że lekarz mówi, to będzie dla Pana najlepsze i zdecydowana większość, prawie wszyscy tę metodę wybierają. Z tym, że my jesteśmy naprawdę w pułapce tych niedorzecznych procedur. I to jest o tyle groźne, że podam taki przykład, nie z kapelusza, a bardzo konkretny. W pewnym momencie ministerstwo czy NFZ zaczęło wyceniać bardzo wysoko procedurę amputacji stopy cukrzycowej. I ja mam takich zgłoszeń co najmniej kilkadziesiąt, gdzie te amputacje były przeprowadzane zupełnie bez sensu. Tylko dlatego, że dużo więcej pieniędzy było za amputację niż za leczenie tego pacjenta. I to musimy zmienić koniecznie, bo to od tego zależy nasze życie i zdrowie. Także to zmienimy. Dziękuję bardzo. W magazynie Polskie Sprawy rozmawialiśmy z panem Pawłem Skuteckim. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.